Wiecie co, bardzo lubię teksty, wersety, dwa wersety z Księgi Jeremiasza. Z rozdziału 9 i tam 22, 23 werset. W kontekście kazania, gdy będę chciał, żebyście się zatrzymali dłużej, to powiem, a tak będę starał się przez teksty dosyć szybko, sprawnie przechodzić. Także Księga Jeremiasza, 9 rozdział i tam wersety 22 i 23, gdzie czytamy takie słowa. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem, lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Tak, lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie. To poznanie Boga ma być takim szczęściem człowieka. Tym poznaniem my, chrześcijanie, powinniśmy się właśnie chlubić. To kazanie, to rozważanie Słowa Bożego nazwałem prawdziwe szczęście i prawdziwa radość. A zatem, czym jest szczęście? Co to jest szczęście? Czy szczęście można zdefiniować, czy szczęście można nazwać, czy szczęście można określić? To, co jest szczęściem dla jednego człowieka, niekoniecznie musi być szczęściem dla drugiego. I ktoś nawet może nam zasugerować, co nam może przynieść szczęście i możemy do tego dążyć, ale czy tak będzie na pewno? Czy to jego szczęście będzie również tym moim szczęściem? Niektórzy mówią, zdecydowanie mówią, szczęściu trzeba pomóc w życiu. Zagraj w totolotka, traf szóstkę, wygraj szóstkę. To będzie szczęście, to będzie prawdziwa radość, taka wygrana, takie pieniądze. I niektórzy faktycznie dostąpili tego szczęścia, jednak to bardzo często wpływało negatywnie i demoralizująco na życie człowieka, na życie danych ludzi. Inni również mówią, jak wielkim szczęściem byłoby być mężem czy żoną tego wspaniałego aktora, tej pięknej, ślicznej aktorki, tej znanej gwiazdy telewizyjnej. Jakie to by było wielkie szczęście. I faktycznie niektórzy dostępują tego szczęścia przez chwilę. Później jest ślub, właściwie wcześniej jest ślub, rozwód. Później znowu ślub, rozwód, rozwód, ślub i tak na zmianę. Dziesiątki partnerów, dziesiątki partnerek. Tak wiele osób tego szczęścia właśnie chciało zaznać. Później niesmak, rozgoryczenie i rozczarowanie. Takie szczęście może nie trwać długo, dlatego trzeba to szczęście szybko łapać, bo może jak ptak ulecieć do góry. Szczęście. Szczęście często ludziom kojarzy się z zamożnością, z finansami, z sukcesem, ze zdrowiem, z atrakcyjnością. Szczęście często ludziom kojarzy się z rodziną, z dziećmi, z taką stabilizacją w życiu. Jednak nawet kiedy to wszystko mamy, to prawda jest taka, że nie jest to nam dane tutaj na zawsze. To wszystko możemy wcześniej czy później stracić. Kiedy byłem takim małym chłopcem, miałem 10, około 11 lat, tak obserwowałem inne starsze dzieci, czy nawet dorosłe osoby, jak w tamtych czasach jeździły na takich małych motorkach, to się wtedy nazywało motorynka. Jak ja wtedy, jako małe dziecko, taką motorynkę chciałem mieć. I faktycznie po czasie rodzice kupili mi tą motorynkę, później mi kupili taki większy motorower, to wtedy był Simpson Scooter, pamiętam, to wtedy było takie niesamowite wow w tym czasie. Byłem wtedy taki niesamowicie szczęśliwy, niesamowicie zadowolony. Miałem wreszcie, co chciałem. Kiedy z kolei tak słuchałem opowiadania moich rodziców i starsze osoby, które były tymi dziećmi 70 lat temu i więcej, dla nich takim szczęściem, taką radością to było to, że nie byli głodni, że mieli co zjeść, że mieli buty na nogach, że mogli pójść do szkoły w tym czasie.
Wtedy z tym był problem i wtedy, kto tego doświadczał, mógł mówić o prawdziwym szczęściu. Co dzieci z Afryki, co dzieci z krajów trzeciego świata mogłoby uszczęśliwić, mogłoby być taką radością, takim marzeniem? Motorek, luksusowy samochód czy luksusowy dom, mieć za męża czy żonę tą gwiazdę telewizyjną? Myślę, że nie. Myślę, że niekoniecznie. Dla nich szczęściem, radością jest, jak mają niekiedy kawałek chleba, jak mają kubek zimnej wody. Szczęśliwi są wtedy, jak nie przymierają z głodu oni, ich rodzeństwo, ich rodzice. Szczęśliwi są, jak mogą iść do lekarza, jak nie cierpią. W takich warunkach nawet śmierć może być takim błogosławieństwem, może być takim szczęściem. Szczęście. Co to takiego? Czy możemy, czy jesteśmy w stanie doznać tutaj takiego stałego szczęścia w tej rzeczywistości, którą oglądamy, w tej rzeczywistości, w której żyjemy? Czy poczucie stałego szczęścia może towarzyszyć tutaj człowiekowi na tej ziemi? I gdzie szukam tego szczęścia? Żył kiedyś taki pewny, wspaniały król Salomon. On był takim człowiekiem, który można nazwać poszukiwał szczęścia. Miał różne sposoby na znajdywanie tego szczęścia. I tak szukał szczęścia w mądrości, w wiedzy, ale czy to dało mu jego szczęście upragnione? Niestety nie. Powiada bowiem ten król, bo gdzie jest wiele mądrości, tam jest wiele zmartwienia. A kto pomnaża poznanie, to pomnaża cierpienie. To są słowa z kaznodziei Salomona z pierwszego rozdziału. Ten król Salomon zgromadził również wielkie, wspaniałe bogactwa. Ale czy to bogactwo przyniosło mu szczęście? Również nie. Niestety nie. Powiada bowiem ten król, cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. Lepsza przychylność niż srebro i złoto. To słowa z przypowieści Salomona 22 rozdziału. Salomon również postanowił raczyć się winem. Tak, raczył się winem, pił alkohol. Może to dało mu szczęście? Również nie. Również nie. Powiada bowiem, wino to szyderca, mocny trunek to wrzaskliwa kłótnia i nie jest mądry, kto się od niego zatacza. To słowa z przypowieści Salomona z 20 rozdziału. Król Salomon szukał szczęścia tam, gdzie go szuka wielu i dzisiaj. W przyjemnościach tego świata. Szukał szczęścia w zabawie. Szukał szczęścia w rozrywkach. Tam go jednak nie znalazł. I dzisiaj ludzie żyjący na tej ziemi, dzisiaj ludzie, którzy doświadczają życia, w pewnym momencie stwierdzają, tak jak tamten król przed wiekami stwierdził, że wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. Dzisiaj jesteśmy, a jutro jest, nas nie ma. Taka jest rzeczywistość, takie jest nasze życie. Jest również tak, że trudne doświadczenia powodują to, że inaczej patrzymy na siebie, na swoje życie, że inaczej patrzymy na ludzi, bo czasem trzeba się potknąć, a nawet upaść, aby powstać i iść, ale iść tym razem w tym dobrym i właściwym kierunku. Gdzie zatem szukać tego szczęścia? Jak go znaleźć? W Księdze Jeremiasza w 15 rozdziale i w 16 wersecie czytamy takie słowa. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca. W psalmie 119 i 105 wersecie czytamy. Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżką moim. Tak, Słowo Boże jest radością. Słowo Boże jest światłością. Słowo Boże jest pochodnią. To Słowo oznajmia plan Boży względem świata. Oznajmia plan Boży względem nas, ludzi. W Słowie Bożym wielu odnalazło sens życia i jego kierunek. Wielu odnalazło Jezusa Chrystusa, który sens i kierunek temu życiu nadał. Który w niesamowity sposób to życie ludzi zmienił, odmienił. Co dla mnie osobiście jest takim szczęściem? Gdzie go szukam i gdzie to szczęście odnajdę?
Często młodzi ludzie, dzieci mówią, myślą o jak będzie wspaniale, kiedy nareszcie będę dorosły. No nikt mi nie będzie mówił, co mam robić, jak mam żyć. Dorosłość to jest coś wspaniałego. Dorosłość to jest to. Już dzisiaj chcę być dorosłym. Ale gdy przychodzi ta dorosłość, okazuje się, że z tą dorosłością przychodzą troski. Z tą dorosłością przychodzą problemy. I przede wszystkim z tą dorosłością przychodzi odpowiedzialność. I okazuje się po czasie, że wcale ta dorosłość nie była taka wspaniała i różowa, jak o niej myślano. Dorośli również tak często mają, że wracają swoimi myślami do lat młodości, do lat dziecięcych, myśląc, oj, to były szczęśliwe lata, młodość, beztroska. Jak dobrze byłoby znowu być dzieckiem, jak dobrze byłoby znowu być młodym. To właśnie młodość to jest coś wspaniałego, młodość to jest to. Jest tak, że dorośli szukają szczęścia, młodzi szukają szczęścia, dzieci, młodzież szukają szczęścia, bogaci i biedni szukają szczęścia, kobiety i mężczyźni. Gdzie go szukają? Gdzie my sami go szukamy, siostro, bracie? Czy to w dorosłości, czy w dzieciństwie, we wspomnieniach? Czy tylko w tym, co widzimy tutaj, w naszym życiu, na ziemi? Apostoł Paweł kieruje do wierzących Koryntian, ale również i do nas słowa, które zapisane są w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale i 19 wersecie. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Doskonałe życie Jezusa Chrystusa, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie to gwarancja i obietnica wspaniałej przyszłości. To obietnica wiecznego szczęścia i wiecznej radości, które w jakimś stopniu powinno nam towarzyszyć już tutaj, na ziemi, w tej rzeczywistości. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale i 20 wersecie Pan Jezus wypowiada do uczniów następujące słowa. Wszak nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. I my możemy dzisiaj być radośni, jak kiedyś byli radośni uczniowie Jezusa, z tego, co tu i teraz, może z naszego życia duchowego, może z naszego życia zborowego. I dobrze, i bardzo dobrze, że tak by było. Ale nasza radość, nasza taka chrześcijańska radość powinna sięgać gdzieś wyżej, powinna sięgać gdzieś dalej, ku temu, co wieczne, ku temu, co niezniszczalne. Jest również tak, że w życiu chrześcijańskim różnie bywa, całkiem różnie bywa. Są trudne chwile, są trudne doświadczenia, są niepowodzenia, są również porażki. I tak po ludzku, patrząc na to wszystko, no to nie ma się z czego cieszyć, kompletnie nie ma się z czego cieszyć. Czy wtedy jest łatwo o radość, czy wtedy jest łatwo o szczęście, czy wtedy jest łatwo o pokój? Apostoł Paweł napisał do Filipian takie słowa znane: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. To wezwanie może rodzić zdziwienie, gdy przygniata nas życie, gdy są choroby, gdy są cierpienia, gdy widzimy niesprawiedliwość. Czy wtedy radość może współistnieć z trudami życia? A może właśnie wtedy, jak nigdy wcześniej, możemy doznać radości z poznania Boga, gdy zawiedzie wszystko, gdy zawiodą ludzie, gdy zawiodą finanse, gdy tracimy zdrowie i tracimy siły. Wtedy człowiek wierzący może polegać na Bogu, na Jego mocy, na Jego sile, na Jego obietnicach. Wtedy ludzie wierzący w takich sytuacjach mają nadzieję, nadzieję, którą inni już dawno stracili. Nadzieję, która sięga gdzieś dalej. Nadzieję, która sięga poza grób. Z czego Bóg się cieszy i z czego w niebie panuje radość? W Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale, jeżeli ktoś chce, proszę sobie otworzyć Ewangelię Łukasza, 15 rozdział, tam znajdujemy pewne podobieństwa. I tak w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale
znajdujemy podobieństwo o zgubionej owcy. O zgubionej owcy, która się odnalazła. I w 7 wersecie tego rozdziału czytamy. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. I dalej w tym rozdziale odnajdujemy podobieństwo o zgubionym groszu. O zgubionym groszu, który się również odnalazł. I tak w 10 wersecie czytamy. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Jeszcze dalej w tym rozdziale odnajdujemy podobieństwo o synu marnotrawnym. Tam z kolei czytamy o radości z powodu odzyskanego syna. Odzyskanego syna, który był martwy duchowo, a który ożył. Który był zaginiony, a który się odnalazł. I jest tak, że całe niebo raduje się, gdy ktoś przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Całe niebo raduje się, gdy ktoś przychodzi do zboru, do kościoła, gdy ktoś przyjmuje Ewangelię. Całe niebo jest zaangażowane w ratowanie grzesznika. Sam Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, skalaną grzechem, brudną ziemię, aby ratować nas ludzi, nas grzeszników. I czy i my, Jego naśladowcy, również chcemy czynić podobnie? Czy chcemy ratować innych ludzi? Czy chcemy ratować ludzi pogubionych duchowo, martwych duchowo, bez nadziei, takich ludzi zagubionych i wskazywać Tego, który jest drogą i prawdą i życiem? Wskazywać na Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela? Czy chcemy to robić? Czy dzisiaj ratowanie ludzi zagubionych jest dla mnie takim prawdziwym szczęściem i prawdziwą radością? Są dzisiaj ludzie, którzy myślą nad zmianą życia. Są ludzie, którzy porzucają sieci materializmu, egoizmu, światowości. Są ludzie, którzy porzucają nałogi, aby pójść za Jezusem. Aby pójść tą drogą, którą Pan Jezus wytyczył, aby móc ratować siebie, aby ratować innych. I tak jest, że całe niebo tęskni za powrotem synów i tych córek marnotrawnych. Tych wszystkich, którzy gdzieś tam wędrują daleko od domu. I my dzisiaj jako chrześcijanie, jako adwentyści możemy mieć udział we wskazywaniu tym osobom drogi do Boga. Popatrzmy przez chwilę oczyma ewangelistów. Popatrzmy oczyma ewangelistów na Jezusa Chrystusa i na Jego życie na ziemi, które dobiegało już tutaj końca. W momencie, gdy Zbawiciel świata tak bardzo cierpiał na krzyżu, Jego słowa i Jego troska dotyczyły innych ludzi. I tak najpierw Pan Jezus prosi swojego Ojca o przebaczenie dla swoich oprawców. Później Pan Jezus przebacza skruszonemu łotrowi na krzyżu. Jeszcze później Pan Jezus troszczy się o przyszłość swojej Matki Maryi, powierzając ją swojemu uczniowi Janowi. Niesamowite, niesłychane i niewiarygodne. Miłość Jezusa do ludzi, troska o nich, o ich zbawienie, o życie wieczne w tak skrajnie trudnych warunkach jest niesamowita i niepojęta. A jak jest z nami, z Jego naśladowcami? Jak jest z chrześcijanami? Czy my również posiadamy podobnego ducha? No może powiemy, no ale Pan Jezus to niedościgniony wzór, niedościgniony autorytet. No gdzie nam do Niego? Ale jeżeli faktycznie poznaliśmy Jezusa, jeżeli zapatrzyliśmy się na Niego, to pewne zachowania powinny również i nam towarzyszyć w naszym chrześcijańskim życiu. Przecież to troska o innych jest takim owocem życia chrześcijańskiego. I tak podam pewien przykład. Miałem przyjemność kiedyś bliższego poznania brata ze zboru w Bielsku-Białej, brata Zygmunta. Ten brat niesamowicie dużo ewangelizował, odwiedzał ludzi. Ten brat bardzo dużo ogólnie pomagał różnym ludziom. Gdy już odszedł, gdy odwiedzałem później te osoby, którym on głosił Ewangelię, ze łzami w oczach
wspominały naszego brata, wspominały jego troskę o nich, on im robił zakupy, on ich pocieszał, on im śpiewał, nawet gdy komuś tam dach cieknął, gdy zalewało sufit, potrafił zbierać pieniądze w Bielsku i tym osobom pomagać. Tak było do samego końca, gdy już się czuł źle, gdy choroba się rozprzestrzeniała, dalej brał samochód, jeździł kilkadziesiąt kilometrów i pocieszał tych ludzi, głosił Ewangelię, mówił o Jezusie, o Jego przyjściu. I tak właśnie było do samego końca, nawet gdy nie mógł już jechać, brał za telefon i dzwonił, wyzwaniał do tych ludzi i pocieszał ich. Pamiętam pogrzeb brata Zygmunta i będę pamiętał go bardzo długo, bo po uroczystości w domu pogrzebowym, po uroczystości na cmentarzu, gdy wsiadłem do autobusu, który miał mnie zawieźć na parking, w pewnym momencie podeszła do mnie jedna siostra ze zboru. Podeszła siostra i powiedziała: to są pieniądze od brata Zygmunta. On chciał, żebyś dał te pieniądze tym dwóm osobom, które on pomagał, którym ciężko. Daj te pieniądze tym dwóm osobom. On tego chciał. Przyznam wtedy, że to zdarzenie było dla mnie takie wzruszające, ale przede wszystkim to zdarzenie spowodowało, że moje oczy zostały skierowane na mnie samego, na moje chrześcijaństwo, jak ono wygląda, jak ja bym się zachował w takiej sytuacji, będąc bardzo chory i wyczerpany. Czy ja jeszcze myślałbym wtedy o innych ludziach? Dlatego brata takie życie było takim właśnie szczęściem i taką radością. Dlatego brata takie życie to było życiem, które wybrał i które prowadził do samego końca. Tym swoim życiem dawał dobre świadectwo o Bogu, którego znał. I my dzisiaj również możemy dawać to dobre świadectwo o Bogu, ale możemy i odwrotnie dawać to gorsze i złe świadectwo. Tak wiele zależy od nas, tak wiele zależy od relacji naszej z Bogiem, od tego, jakiego my Boga poznaliśmy w naszym życiu. W naszym śpiewniku jedna pieśń zaczyna się słowami, a właściwie pytaniem. Czy jesteś radością dla innych? Czy miłość się w sercu Twym lśni? Czy grzesznym ogłaszasz zbawienie, jak spędzasz swego życia dni? Życie Pana Jezusa na tej ziemi było dla wielu osób prawdziwym szczęściem i prawdziwą radością. Tak wielu lgnęło do Niego, tak wielu chciało Go oglądać i słuchać. W książce Służba Dobroczynna siostra White zapisała takie słowa. Niechaj dzieło Chrystusa będzie dla was przykładem. Dokądkolwiek się udawał, czynił dobro, karmił głodnych i uzdrawiał chorych. Nikt, kto oczekiwał od Niego współczucia, nie zawiódł się. On, który był wozem niebiańskich zastępów, stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas. A dzieło Jego życia jest przykładem dzieła, jakie nam zostało powierzone. Jego wrażliwa i pełna litości miłość jest naganą dla naszego egoizmu i braku serca. Czym jest dla mnie chrześcijaństwo? Jakiego Jezusa poznałem? Jakiego Jezusa chcę naśladować w moim życiu i moim życiem? Jakiego Boga chcę pokazywać innym ludziom? W Psalmie 5, wersecie 12 czytamy: lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają. Będą się głośno weselić na wieki. Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię Twoje, będą się radować Tobą. Psalm 73, werset 28. Lecz moim szczęściem być blisko Boga, pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Czym jest dla mnie, czym jest dla Ciebie, bracie, siostro, szczęście? Co mi daje radość, co mi daje zadowolenie? W czym i w kim pokładam nadzieję, swoją ufność? O czym myślę, o czym marzę? Gdzie wędrują moje myśli każdego dnia? Czy moim szczęściem jest być blisko Boga, jak czytamy w tym psalmie 73? W pierwszym liście
do Koryntian w 2 rozdziale i 9 wersecie czytamy znane słowa. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Człowiek nie jest sobie w stanie uzmysłowić, wyobrazić wspaniałej przyszłości, wspaniałej rzeczywistości, którą Bóg obiecuje ludziom wierzącym, zbawionym. Żyjąc na tej planecie grzechu, nigdy nie zaznaliśmy niczym niezmąconego szczęścia i niczym niezmąconej radości. A więc nie zadowalajmy się tym, co tu i teraz. Nie zadowalajmy się byle czym. Nie zadowalajmy się tą bakiem, jeżeli możemy mieć złoto. Nie zadowalajmy się rozpadającym się domem, jeżeli kiedyś możemy mieć piękny, wspaniały pałac od Boga. Nie zadowalajmy się chwilowym życiem, jeżeli możemy mieć życie wieczne. Nie zadowalajmy się okruchami szczęścia, które gdzieś tam w naszym życiu spadają, jeżeli Bóg nam obiecuje szczęście wieczne. Pan Jezus przychodzi po swój lud. Ta chwila jest przed nami. Ta chwila jest coraz bliżej. Prawdziwa radość i to prawdziwe szczęście może być moim i Twoim udziałem. Pamiętajmy o tym, dokonując wyborów każdego dnia. Pamiętajmy o tym wszystkim na drodze naszego życia. Bo przecież droga to chrześcijańska. Chrześcijańska jest to droga. Bożego prowadzenia życzę Wam i sobie na tej drodze, abyśmy dotarli do celu. Amen.